Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Rome 2. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, to już ostatnio działaliśmy. Słuchajcie, ostatnio dokonałem sobie małej reformy naszej armii, naszej małej modernizacji. Mianowicie wyposażyłem nasze legiony w końcu w oddziały łuczników dackich. I tak, słuchajcie, tak w końcu, słuchajcie, ponazywałem legiony waszymi nikami troszeczkę poprzerabianymi. Mam nadzieję, że się wam podobają. Tak więc, no wybrałem sobie najbardziej aktywnych pod tymi filmami. Tak więc postanowiłem ich w ten sposób wynagrodzić. Dobrze moi drodzy, my w zasadzie obecnie przygotowujemy się do wojny z Kartaginą. Zobaczymy jak to pójdzie nam. Jeszcze sobie zerknę jak tutaj wygląda sytuacja. Z kim walczy Kartagina? Z kim oni się tłuką? No słuchajcie, oni są... oni walczą dosyć zażarcie, mi się wydaje, gdzieś tu, w Hiszpanii. Więc gdybyśmy my uderzyli tutaj, no to wówczas musimy ich do walki na dwa fronty, co w znaczący sposób powinno nam sytuację ułatwić. No dobrze, moi drodzy, no dobrze. Co byśmy tu mogli zrobić? Tutaj mamy bojów. Ja bym z nimi, kurde, się chciał dogadać. Ja bym się chciał z wami dogadać. Ale oni nie chcą i to jest problem. I skubańcy też nie chcą. Czekajcie, zerknijmy sobie po prostu, z kim ja mogę tutaj jeszcze podpisać sobie umowę handlową, bo ja warto poszukać tutaj partnerów handlowych. Tutaj Armenia. Kurde, nikt nie chce, naprawdę? Greetings. Speak plainly and without the spirits have noticed that our treasures are wanted. Za 5000. Nie ma opcji. Nie ma takiej opcji, moi drodzy. Apuliczycy. Słuchajcie, nie chciałbym z wami, nie. Tutaj. Słuchajcie, nie chciałbym się pakować w wojnę z nimi, nie mając zabezpieczonej właśnie północnej, ogólnie w pozostałych moich granic. Bo ta wojna jednak będzie wymagała ode mnie się wszystkich moich sił. Dobra, słuchajcie, kończmy turę, lećmy dalej. Nie traćmy czasu. No i zobaczymy, cóż tutaj ciekawego się nam wydarzy. Chciałbym w jakiś sposób najlepiej zmusić wojska kartagińskie do działania, ale to nie będzie łatwe. Okej, co my tu mamy? Frakcja pokonana, partia. Okej, dobra. Jakby z wami tu pograć, co? Chyba nasze legiony tutaj się przeuroczo rozstawiają. Ja bym tu na małe wtargnięcie bym sobie pozwolił. Zdaję sobie z tego sprawę. Forsowny marsz. Tutaj tego nie mogę zrobić. Nie, no sobie zawróćmy. Dobra, na razie tutaj musicie pozostać. Dobra, wy jesteście w drodze. Wy też, słuchajcie. No tutaj sporo naszych sił uderzy na wroga. 4 legiony planuję użyć. Tutaj... Kurde, cały czas są niepokoje, ich nie mogę stąd ruszyć. Ten legion będzie takim legionem... takim w razie czego. Jakby tam na przykład nie szło za dobrze. O, ci już nas tu bardzo nie lubią. Co my tu mamy? Paktonie agresji. Zrywam. I umowę handlową też zrywam. Z Libią coś mnie łączy? Nic mnie nie łączy z Libią. Dobra. Okej. Dobra, lećmy dalej, zobaczymy. Dobra, ci tu wylądowali. Też się powinni już ustawić na pozycji. Karalis. Oni chcą, żebym ja im zapłacił. Nie ma takiej opcji. Żeśmy się nie dogadali z tym dostępem wojskowym. No niestety.
Czasem tak bywa. Zwiększenie rangi. Neron. Okej, spoko. A ten tutaj sobie awansował kolega. To ja bym tu mógł tobie dodać, co? Taki na patrole i różne tam inne rzeczy. Weźmy sobie... O, trening wojskowy, punkty doświadczenia. O, to jest dosyć istotne dla mnie. Motywowana ludność, bardzo dobrze. A to był ten. Okej, a tu jest ten kolega. Ja to mogę u ciebie poprawić. Ara, weźmy sobie to. Raport z budowy. By się w końcu coś tam pobudowało sensownego. Okej, powoli tutaj się poprawia nasza reputacja. Nasz ład publiczny, który jest dla mnie bardzo ważny. Dobra, wy tu ruszacie. Nad granicę, przygotowywać się. My tu sobie też spróbujemy troszkę wtargnąć, tak jest. Okej, to powinno ich nieco zaniepokoić. Dobra, i wracać. Tak jest, takie słuchajcie niewinne naruszenie granic. Dobra. I lećmy dalej. Chciałem słuchajcie zmusić Kartagina do zaatakowania nas. Że to by było nie najgorszym pomysłem, gdyby to oni nas zaatakowali, bo wówczas pokoją się również wojnę. Moi drodzy. No to jak ja wam za to nie zapłacę, nie ma takiej opcji. Nie pójdę na to. Nie dam się. Po prostu się nie dam. Dobra, moi drodzy. Myślę, że nadszedł czas na to, aby uderzyć. Dobra, ruszamy. Wypowiedzieć wojnę. Tak jest. No próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co wy tu macie? Nic nie macie. Tu kompletnie nic nie macie. Trzeba was zniszczyć, słuchajcie. Kartagińscy hoplici, tak? Jazda. Kartagińska. Libijscy hoplici. Dobra, słuchajcie, damy sobie z nimi radę. Ruszajmy do szturmu. Okej, moi drodzy, jesteśmy, więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych sił. No słuchajcie, czas zająć te Syrakuzy, z którymi od tak dawna mamy problemy. Jak sobie wstaję tu, bo tu prawdopodobnie dojdzie do małego desantu sił wroga. Was bym musiał sobie rozstawić. Ustawmy sobie was tu. Z kolei tak, tutaj trzeba coś zrobić z tymi naszymi... Z tymi naszymi oddziałami. Dobra, zostawmy sobie was tak. W taki sposób. My tu mamy też jeszcze oddziały. Mamy tutaj oddziały tych całych wspaniałych gladiatorów naszych. Też oni są strasznie słabi, jeśli chodzi o odporność, na przykład na ostrzał, czy na cokolwiek. Dobra, tutaj są nasi daccy przyjaciele, łucznicy, którzy nas tutaj dzielnie będą wspierać, mam taką nadzieję. Teraz tak, nasz dowódca rozstawi się tu. No i zaczynajmy, moi drodzy. Gdzież jest przeciwnik?
Otóż tak, oni tam planują sobie... nie, to jest tak. Weźmy sobie tak, te trzy oddziały łuczników oddelegować mi je tutaj. I tak samo te trzy oddziały wojska, także oddelegować mi to tu biegiem. Enemy reinforcements approaching. O ja! Wracać. Ta jest. Mocny wypad. Our hidden units have been discovered. Dobra. Teraz tak, wy sobie włączcie tutaj wybuchowe pociski i łupać. Zresztą walcie gdzie chcecie, to nie ma większego znaczenia. Teraz tak. Wy. Wow. Co tu się dzieje? Uderzyć. Triali, działać. Tu, dobra. Okej. Tu już żeśmy ich wciągnęli. Wow, 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 wow. Naprzód. No ale zagęścić ruchy do jasnej cholery. Dobra. Jak to wygląda sytuacja? Traćcie za nich. Gonić ich tam. Dobra, spokojnie. My tam ich tłuc. Cofnąć się. Dobra. Kto i gdzie? Tam nasi triali, kurde. Troszkę słabną. Dobra. O, ho, 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 hola, hola, basta, uwaga. Tu uderzyć, tu uderzyć. Wy, traćcie za nich tam.
Dobra. Cofnąć się trochę. Zająć się tamtymi z kubańcami. Rozwalić mi te falangi tych cholernych hoplitów. Dobra, tamci słabną. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Teraz tak. Nie, wy macie się wziąć za tych. Wy atakować tych tutaj. Wybić ich. Wystrzelać ich. I o to chodzi. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. Mamy ogarniętą sytuację. No i słuchajcie, piękne zwycięstwo, a więc zakończmy bitwę. Tak, jest pięknie. No słuchajcie, troszkę się nie spodziewałem tak nagłego ataku ze strony Kartagińczyków, no ale słuchajcie, jakoś poszło. Dobra, oczywiście, oczywiście okupacja. Tak jest. Co my tu mamy? O, tu możemy sobie coś dodać. Tego jest tyle. Morale piechoty walczącej w zwarciu. Morale wszystkich oddziałów. Co my tu mamy? Tego jest strasznie dużo. Aż trudno się na coś zdecydować. Przebiegłość. Plus 5% z doświadczenia zdobywanego przez oddziały. Oddziały jazdy, morale wszystkich oddziałów piechoty. Premia do szarży. Piechoty walczącej w zwarciu. Weźmy sobie to. A tu wybierzmy sobie przywódcę oczywiście. No i słuchajcie, kolejne ziemie żeśmy przyłączyli do Imperium Rzymskiego. To jest. Dwa legiony tam wysyłam. Sycylia musi być nasza. Czy to się komuś podoba, czy nie? Teraz tak, weźmy sobie tak, was wy popłyniecie sobie tam. Tak, to trzeba wszystko poprzekształcać. Tu już mamy świątynię. Teraz się to zniszczmy, to sobie przekształćmy. Dobra, brakuje nam tu tego, okej. Okay. To trzeba zniszczyć, dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, tu ładnie poszło, bez wątpienia. Teraz tak, tutaj ruszamy do oblężenia. No i słuchajcie, zobaczymy, na ile będzie tutaj stać naszych wrogów. Wszystko się okaże. Coś czuję, że oni się mogą na nas teraz rzucić. Aby nas powstrzymać za wszelką cenę. Istnieje taka szansa. Kurde, ta Libia jest też ogromna, ale gdybyśmy to zajęli, to byłoby całkiem, myślę, nieźle.
Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak świat przyjmie wiadomość o naszym zaatakowaniu Kartaginy. We have simple needs. All we ask is a small amount of wealth. You will hardly notice it. Ci tutaj chcą pakt o nieagresji ze mną. Ja wam go dam, ale nie za taki hajs. Dobra, to jestem w stanie zaakceptować. W zasadzie sojusznik się przyda. Powiem szczerze. Dobra, co my tu mamy? Natchniona ludność Illyria, tak? Tutaj mamy nowe rzeczy pobudowane, bardzo ładnie. Tym się na razie wstrzymamy. Spoko. Spoko, moi drodzy. Gdyby tu uzupełniać straty jak najszybciej. Ktoś tu chyba ma głód, mam takie wrażenie. Dobra, my uderzamy tutaj. Ja myślę, że jeden legion tutaj nam spokojnie wystarczy. Oni tutaj nic kompletnie nie mają. Mamy tu flotę i garnizon, ale powinniśmy sobie dać z nimi radę. To jest armia libijska. Kartagińscy hoplici. Dobra, słuchajcie, nie traćmy czasu. Ruszajmy do szturmu. Okej, moi drodzy, jesteśmy, a więc rozpocznijmy rozmieszczanie naszych sił. Co my tu mamy? No, znając życie, znając naszych wrogów, to oni na pewno na bank wylądują tutaj. Tak więc trzeba będzie tutaj naszą kawalerię rozstawić. Teraz tak, was od razu tutaj wam wybuchowe pociski trzeba zafundować. Rozmieścimy was tu. Przed wami rozmieścimy łuczników. Tak jest. I teraz trzeba tutaj coś z tym pokombinować. Spróbować może ich naprzemiennie poustawiać. Tak jest. Nasze trzony naszych sił, a więc nasi legioniści. Tak jest. I tu nasz dowódca. Myślę, że was by szło ustawić tutaj sobie. Dobra, zaczynajmy więc. Zaczynajmy. Czy my tu coś widzimy? Widzimy! Nadciągają hoplici wroga. Wow, tu ładne trafienie, naprawdę. Niech się palą. Da jest, ostrzeliwać ich. Ze wszystkiego, co mamy. Pięknie. A przeciwnik wchodzi w zasięg naszych łuczników. Dobra, przeciwnik chyba zaczyna... Zobaczymy, zobaczymy. Okej. Uwaga. Na naszym skrzydle pojawiły się oddziały wroga. Uderzyć. Rozpocząć ostrzał, moi drodzy. Nieźle, nieźle. Okej, co my tu mamy? Tutaj ten oddział kawalerii mi się bardzo nie podoba. Wy ich tu pilnujcie, a wy się też nimi zajmijcie. No Triarii, do roboty! A tutaj przeciwnik panikuje. O ja!
general is under attack. Uderzyć. Pięknie, dobra. All right. Dobra, wy się troszkę cofnąć. One of our units has used all its ammunition. Dobra, spokojnie. Ty, mój panie, się cofiesz. Ty na pozycję tu. A wy ustawiacie się tutaj. One of our units has used all its ammunition. Tam ci znowu nie odpuszczają. Wow. Ci tu trochę dostali. Dobra. Nie ma co tracić czasu. Uderzyć. Wy też uderzyć. Naprzód, moi drodzy, naprzód! Cofnąć się. Gonić ich! Dobra, słuchajcie, zwycięstwo! Słuchajcie, kolejne miasto nasze!